co? Dwa zespoły chciały przyjść dalsze eliminacje. Szukali troszkę w osłabionym składzie. Zabrakło nam jednego dużego pod koszem. Co? Gratulacje gospodarzy, bo grali ciężki mecz. Powodzenie, że się udali. Powiem tak, oczywiście, że każdy zespół chce grać dalej. My będziemy grać dalej. Koszykówka to jest gra. Wygrywa ten, kto w danym momencie był w jakimś elemencie mocniejszy. Ciężki mecz, niski wynik, ale tak właśnie się gra w play-offach. To są mecze już decydujące o następnej fazie. Można było się spodziewać, że tak ten mecz się zakończy, bo podobny wynik był w Wino-Wrocławiu. Bardzo podobny był też w Stargardzie, gdzie punktów było więcej rzuconych, ale było wszystko na styku. Jesteśmy bardzo drużyną do nich zbliżoną, oni do nas. Jest teraz czas na to, żeby się przygotować, przede wszystkim na to, żeby jeszcze bardziej podszkolić się w rozbijaniu tej strefy, która nam dzisiaj bardzo dużo kłopotów sprawiła. Na pewno mecz był bardzo brzydki dla kibica, lecz liczy się wygrana z 3 punktami. Ważna wygrana u siebie. Przyjechali bez swojego najlepszego zawodnika, moim zdaniem jednego z najlepszych centrów w drugiej lidze, Majera. Mówiłem, przestrzegałem chłopaków, że łatwiej nie będzie. Jest to zespół, który naprawdę mocno grozi rzutem za 3 punkty, co pokazali w pierwszej połowie. Drużyna gości postawiła strefa, naprawdę nie mieliśmy na to pomysłu, chociaż bardzo dobrze się do tego meczu przygotowywaliśmy. Jestem szczęśliwy, że wygraliśmy, lecz dużo pracy w tym tygodniu przed nami, żeby wypracować większą przewagę i nie martwić się w końcówce, bo końcówka bardzo się szczęśliwie dla nas ruszy. Myślę, że tak, ale to jest taki drugi mecz, żeby się udało jakoś tak, że tak powiem, odpalić pod względem na przykład rzutu za 3 czy w ogóle wejścia w mecz. Wcześniejszej, w pierwszej rundzie graliśmy z Dominem, to też był mecz taki ciężki dla nas, ale wszedłem w trzecie kwarcie, rzuciłem dwójki, jakoś odrobiliśmy te straty, wygraliśmy. Dzisiaj też, dopiero wszedłem w czwartej kwarcie, musiałem się jakoś rozruszać i jakoś wejść w ten mecz, bo to jednak jest ciężko w czwartej kwarcie, ale myślę, że dałem radę podobać. Jak... Cieszę się, że to wpadło wreszcie, a nie ciągle skuteczny 0 na ileś, 0 na 1, 0 na 2, wreszcie coś wpadło i z tego jestem zadowolony. Cieszę się, że chociaż wygraliśmy ten mecz i teraz trzeba być pewnym w sobotę za tydzień jechać i wygrać kolejny mecz.